Bezdomni z Polski śpią w parkach, na ławkach i na chodnikach. Czasami udaje im się znaleźć na przykład taki opuszczony garaż. Bezdomni z Polski śpią w parkach, na ławkach i na chodnikach. Czasami udaje im się znaleźć na przykład taki opuszczony garaż, a wtedy, jak mówią, można się całkiem nieźle urządzić.